Tak, paczek ładny, nie? Piękna rzecz, nie? Idź sobie tam, zobacz, tam masz na końcu kontakt geologiczny, dlatego kończy się nam sztolnia, ten odcinek sztolni, z tego względu, że w tych łupkach zieleńcowych już mineralizacja się nie pojawiała. Patrz, tu się skończył nam belki stawili, bo masz, tu mamy strefę, patrz. Łupki te ilaste się miękkie skończyły, a tutaj, patrz, już masz takie, tam zwłaszcza, już masz tego, zieleńcówkę. Jedną rękę wypuść w przód, a drugą się wypuść. I tutaj do nas przejdziesz. O. Eksploratorka, proszę bardzo. Oliwka. Przejdź tutaj, chodź. Żebyś tam nie wpadł od tej dziury. No, następna osoba możesz. A tutaj przejdź właśnie. O. Jedną rękę w przód. Na dwóch nigdy nie wychodzi, tylko jedną w przód, a drugą do tyłu, jak jest za szeroko. Bo wiecie, dziecko czy tam szczuplejsza osoba sobie poradzi, a mężczyzna w placie szerszy, no to już ma gorzej. Nieprawdaż? Tak jest. Worek przejdzie? Przejdzie. No to dobrze. Było szerzej, ale się trochę, to wiecie, tutaj się zasklepia, bo tu liście spadają z góry. No tak. O, idzie pan Krzysiek. Tu jest nasz naczelny fotograf. Proszę bardzo. O, zrobię jako tylko młotek. Wiesz, tam twój młotek, pamiętaj, potem będzie leżał. Jak będziesz go brał, to żebyś go wiedział, gdzie on jest. Chyba że chcesz sobie go wziąć do... weź go. Weźmiesz ze sobą, dlatego że... Może coś utłuczesz. Do tego, bo może coś będzie, to sobie pozyskasz, a dwa, dobrze jest mieć narzędzie ze sobą, pamiętajcie czasem. Bo jak obwał jakiś nastąpi czy coś, to człowiek gołymi rękami nie pracuje. Wiesz, no, ale nie, jeśli chodzi o tlen, to wiecie co? Wiesz, tu jest 20,8, a tam mieliśmy 20,6%. Tak. No to... Czyli to jest po prostu żadna niewyczuwalna. No właśnie, niewyczuwalna, bardzo elegancko. No, panie Marcinie, zapraszamy! Sesję jeszcze. Sesję zdjęciową zrobisz sobie w takich salkach, zobacz jakie fajne. A najlepsze sesje będą podczas czołgania się na czworakach. Bo tam będziemy musieli iść... Gdzie ludzie mają najśmieszniejsze. No, bo tam musimy iść właśnie w strefie ten. I może borsuka zobaczymy, bo w tym odcinku kiedyś widziałem, same oczka musi być świecące. Znaczy, Heniek Macanko opowiadał, że się mijał z borsukiem. Tak, tak, tak. Że to robił? Mijał się z borsukiem, przechodził przez taki obwał. Przez chodnik, ale było wąsko, tak? Tak, tak. No. Borsuk po jednej stronie. Borsuk po jednej stronie, a on po drugiej. Dobrze. Fajnie. Dobra. I przekręcić. I widzicie, trochę poszerzyłem, zupełnie inaczej się poszło, nie? Uważaj na belkę, staraj się belek nie dotykać, dobra, no to do tymi, mandżurami, to chodź ty, bo oni są szczuplejsi, to oni to załatwią. To sobie kucnij i popatrz na tego manganę. I co tam, pleśniesz czy co? I dobra. Poświetl tutaj jeszcze, tam zrobimy taką jasną. Długie ujęcia to się, to wiesz, się w latach 80. kręciło, czy 70. Wyszliśmy już z dosyć takiej dużej głębokości. Tak, właśnie o dekompresji mówimy.
bo mamy tutaj komorę dekompresyjną. Przed wyjściem musimy tutaj zaznać spa. A to dlatego, że byliśmy w takim powietrzu, gdzie było mniej tlenu. Ile tam, Sławek, było tego tlenu? 19,2. Trochę się poczołgaliśmy. No i trzeba teraz robić tak. Zanim się wyjdzie na zewnątrz, to trzeba trochę poddychać świeżym powietrzem. A zobaczcie, mamy tutaj kultury pleśni. A jak już znamy od średniowiecza, pleśń była wykorzystywana w medycynie. Mamy tak zwane pleśnie, które zawierają w sobie co? Penicylinkę. I my tutaj właśnie mamy takie spa. A penicylina, ponieważ jest naturalnym antybiotykiem, to my się tutaj właśnie kurujemy. Tu mamy taką ciekawostkę. Formy życia podziemne. Proszę bardzo. Może damy do jakiejś analizy. No, wyślemy do jakiejś placówki badawczej. I okaże się, że odkryliśmy coś nowego. Na przykład Glutetica sudetica. Wydaje mi się, że wiecie co? Tutaj było jakiś owad, zobaczcie. Mucha albo i ona zdechła i na niej narosła pleśń. I często tak bywa w sztolniach. Ostatnio widzieliśmy właśnie ze Sławkiem, jak, wyobraźcie sobie, kuny spadły. I była jedna dorosła, druga była mała przy niej. Razem leżały w takich pozycjach embrionalnych, zwinięte w kłębki takie i pokryte pleśnią. Rosła na nich pleśń, ale właśnie. Nie byliśmy pewni, czy to jest ta dobra pleśń. Tak. Prawda ekranu musi być. No jest ciężko. Powiem, że są obwały. Lecimy już około 500 metrów tymi obwałami. O i proszę bardzo, jaki piękny gipsik. Ogrodowiec. Pokaż tego gipsika, żeby nie być gołosłowny. Piękna rzecz. Proszę patrzeć, jak się skrzy. A, jest. Nie widzę. Jest tu. Aha, no jest. No widzicie, paczek się rozłożył już. A jeszcze go kiedyś w sierści widziałem. I ze wszystkim. Bidulek zginął tu. Ale paczek zaskakujący, jakie pecha miał. Myślisz, że to akurat nie chyba. No akurat, no jak? No przecież nikt go tutaj nie przywalił. Po prostu na niego się zawaliło. A tego nie było zawalenia. On był, jak go widziałem, jak on cały był ze sierścią. W futrze jeszcze ładnym i skałą przywalony, wiesz? O, te beleczki są tu piękne, nie? Zobaczcie, jak się tu ładnie zachowały nam te belki. Pleśniowy korytarz i tu mamy drugą komorę dekompresyjną. I tutaj właśnie musimy się nawdychać, żeby mieć dobre samopoczucie. Proszę bardzo, pani Asia dzwoniła, a my tu w sztolni. No już kurde, skabowe wstawiać czy nie? No. A my tu w sztolni. Czy kaszankę mam jeść, czy co? Czy golonkę może? No tak stękasz, popatrz się. No widzisz, jak fajnie, jaki lajcik, jakie spa. Nie to co w Cieplicach Śląskich Zdrój, w Lądku, tam, gdzie tam jeszcze, w Szczawnie, w Dusznikach. Tylko masz tutaj spa takie, wiesz, eleganckie. I prosimy pana Sławka. Zawsze idzie świeci, gdzie jest. Dobrze, tak. Sławek. Tak? Patrzcie. Kurwa, ty zawsze z tą lampką musisz. No, grzeczny taki trzeba być, a nie. On jakby nie świecił, to zawsze świeci, kurde. Na boki. Lubię sobie świecić w sztabie. Dobrze, mamy ekipę i zaraz będziemy wychodzili do góry. Do cywilizacji.